Bardeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród oraz darmowych skinów w sezonie trzecim Fortnite'a. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, możecie też tutaj zostawić łapeczkę do góry i sprawdźmy, czy uda nam się wbić 1500 łapeczek do góry. No a teraz już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Więc pierwszą nowością jest to, że Fortnite pracuje nad nową funkcją, a mowa tutaj o pierwszej osobie. I tak, jest to coś, o co w sumie gracze prosili już od właśnie pierwszego rozdziału, no i jak się okazuje, no to Epic Games zaczęło rzeczywiście pracować nad funkcją pierwszej osoby w Fortnite'cie, no i jest ona dopiero w takim naprawdę, ale to naprawdę początku. Więc myślę, że jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać i kto wie, może za parę miesięcy, albo dopiero będzie to opcja, która pojawi się w następnym rozdziale. Nie mam absolutnie pojęcia, więc póki co czekamy, ale wiemy, że Epic już nad takim czymś pracuje. Wydaje mi się, że w trybie bez budowania byłoby to naprawdę, ale to naprawdę fajne i no myślę, że mogłoby się to naprawdę dobrze sprawdzić. Albo w sumie zrobić nawet taki osobny tryb, w którym będziemy mieli tryb pierwszoosobowy, to też również byłby całkiem fajny pomysł. Więc według mnie informacja ta jest jak najbardziej na plus, no i ja jak najbardziej właśnie jestem za tym po prostu trybem pierwszoosobowym, no i jak najbardziej czekam. No a teraz przechodzimy sobie do darmowych nagród i na samym początku mamy darmowe malowanie, które ostatnio właśnie zostało przyznane graczom w Fortnite'cie. I ogólnie no to malowanie to nazywa się tak, jaką mieliście po prostu dywizję na arenach. Na przykład w moim przypadku jest to Liga Profesjonalna druga, no i przy okazji mamy skrót od sezonu drugiego w rozdziale trzecim. No i właśnie w zależności od tego, jaką wbiliście po prostu dywizję na arenie, takie malowanie otrzymaliście. I tak, każda osoba, która nie grała areny, to nie wiem, czy właśnie takowe malowanie otrzyma, ewentualnie otrzyma ono malowanie z po prostu jakąś podstawową dywizją. Ja absolutnie nie mam pojęcia, bo ja sobie troszeczkę areny grałem, no i mam po prostu takie malowanko. Więc według mnie jest to naprawdę bardzo fajnie, że po prostu arena w Fortnite zaliczyła taki progres, że już zaczęli powoli dawać nam jakieś darmowe nagrody. No, mamy tutaj malowanie, ale kto wie, możliwe, że w przyszłości za jakąś większą ilość punktów będziemy otrzymywali jakieś lepsze nagrody. Kto wie, czy na nawet nie jakieś, na przykład, nie wiem, lotnie, kilofy. Według mnie byłoby to coś naprawdę fajnego. Kolejna darmowa nagroda to chyba coś, co musi zdobyć dosłownie każdy. Mowa tutaj oczywiście o parasolce za zwycięstwo w obecnym sezonie i według mnie jest to jedna z lepszych parasolek, które przez ostatnie sezony były po prostu właśnie do zdobycia. I tak, ogólnie no to ta oto parasolka nazywa się Kwiecie Wojny, no i oczywiście możemy ją odblokować za po prostu zrobienie wina w tym sezonie. Całość jest naprawdę banalna, ale jeżeli wy po prostu nie możecie zrobić sami wina, to zapraszam was na mojego Discorda. Bo wtedy może znajdziecie sobie jakiegoś ziomeczka, z którym będziecie sobie mogli razem pograć. No i kto wie, możliwe, że nawet razem wygracie giereczkę. Także jak najbardziej polecam, ze względu na to, że ta akurat właśnie parasolka jest według mnie jedną z lepszych. I ogólnie w sumie wydaje mi się, że jest naprawdę warta zdobycia. Jak i w sumie każda parasolka z każdego sezonu, bo to wystarczy jeden winek, a nie na przykład, nie wiem, 10 czy cokolwiek takiego. Dalej mamy właśnie darmowy pakiet dla posiadaczy PC. I tak, moi drodzy, mówiłem o nim już dość sporo, ale niedługo ten pakiet po prostu się skończy. Już nie będziecie go mogli odebrać. Cały pakiet jest naprawdę banalny do odebrania, gdyż gdy jesteście na komputerze, wystarczy, że wejdziecie sobie do sklepu z przedmiotami i zjedziecie na sam dół i tam będziecie mieli do odebrania darmowy pakiet. Później jak zrobicie wyzwania, to otrzymacie wtedy darmowego skina. Lecz jeżeli nie posiadacie właśnie żadnego urządzenia typu komputer, to oczywiście możecie to zrobić na przykład na konsoli bądź też telefonie. Wystarczy, że pobierzecie sobie coś takiego jak GeForce Now i ogólnie to nawet na tym kanale macie gdzieś tutorial, jak to odebrać na każdej platformie, nie posiadając na przykład PC. No całość jest naprawdę banalna, a z tego co wiem, to tam nie wiem, do 12 czy 16 czerwca został czas, żeby to zrobić, więc naprawdę polecam, bo już później nie będziecie tego mogli zdobyć. No pewnie i tak czy siak to pojawi się w sklepie z przedmiotami, tak jak na przykład mieliśmy skina po prostu Shadow Ruby, który też był w darmowym pakiecie i później pojawił się w sklepie z przedmiotami, ale po co przepłacać, skoro możecie mieć coś za darmo? Więc przechodzimy sobie teraz dalej.
A dalej mamy nowego skina Spidermana, który nie jest taki do końca darmowy. Ale przedstawię wam, jak możecie go zdobyć, no i przy okazji przedstawię wam w sumie wszystko, co musicie na jego temat wiedzieć. Więc ostatnio zostało, można by powiedzieć, ogłoszone, że Fortnite będzie wypuszczało raz w miesiącu komiksy, no i właśnie, gdy zakupicie sobie któryś z komiksów, to będziecie otrzymywali właśnie poszczególną nagrodę. Ogólnie no to 8 czerwca, czyli wczoraj, właśnie został wydany pierwszy taki komiks, no i każda osoba, która go zakupi, wtedy otrzyma właśnie skina Spidermana nowego. Także naprawdę bardzo fajnie, no i przy okazji no to skin ten później pojawi się w sklepie. Przechodząc dalej, to 13 lipca pojawi się kolejny właśnie komiks i tam będzie malowanie, które będzie inspirowane Iron Manem, również będzie ono później do kupienia w sklepie. Następnie 17 sierpnia będziemy mieli Kill Off Wolverino podobny, który też będzie przy okazji do zakupu w późniejszym terminie w sklepie z przedmiotami. 31 sierpnia oraz 28 września pojawią się dwa ostatnie komiksy, no i będziecie mieli tam również malowanie oraz ekran wczytywania, ale co jest tym wszystkim najciekawsze, te przedmioty nie będą właśnie do kupienia już nigdzie, będą one tylko i wyłącznie w komiksie. Więc tak, poszukałem sobie troszeczkę i znalazłem stronę, która ma ten komiks, akurat właśnie ten, za 23 zł. Także naprawdę bardzo ciekawie, nie mam absolutnie pojęcia, czy jest to w jakimkolwiek stopniu opłacalne, ale wydaje mi się, że tak, ze względu na to, że skin ten pewnie będzie epicki i chyba z tego co wiem to jest epicki, czyli kosztuje 1500 fałdolców, więc żeby go kupić musicie wydać no nieco więcej złoty niż 23. A przy okazji, jeżeli jesteście fanami komiksów, to macie również komiks Fortnite x Marvel Zero War. Także naprawdę bardzo fajnie. No i oczywiście, jeżeli sobie wpiszecie Fortnite x Marvel Zero War, to powinno wam gdzieś w po prostu sieci wyskoczyć jakaś strona, gdzie możecie sobie właśnie kupić komiks z po prostu tym Spider-Manem. I kto wie, jeżeli wykażecie tutaj pod tym filmem dobrą aktywność, to wydaje mi się, że może parę takich komiksów nawet kupię i rozdam po prostu kodziki. Gdyż to właśnie do takowych komiksów dołączony jest specjalny kod, który później możemy odebrać na stronie Fortnite'a, no i tam jak go wpiszemy, to otrzymamy tego skina do giereczki. Także tak to mniej więcej wygląda, a my przechodzimy dalej. No i na samym końcu mamy kolejny darmowy pakiet, lecz tym razem nie dla posiadaczy PC, tylko dla posiadaczy PlayStation. Będzie to kolejny pakiet PlayStation Plus, w którym będziecie mogli zdobyć darmowego skina wraz z tego co wiem plecakiem. Więc tak, całość jest naprawdę banalna. Jeżeli macie PlayStation, to wystarczy, że aktywujecie sobie usługę PlayStation Plus, wejdziecie sobie do sklepu, tam jak wpiszecie Fortnite, to na pewno ten pakiet wam wyskoczy. No i wtedy jak sobie go odbierzecie, to będziecie mieli tego skina za Freak of Fortnite. Według mnie są naprawdę całkiem przyzwoity, taka pani z kurtką i z plecakiem, więc naprawdę bardzo fajnie. Więc jak najbardziej każdemu, kto ma PlayStation, to polecam. No i przypominam, że jeszcze możecie odebrać sobie tego skina właśnie na PC, no bo później to już będzie za późno. Nie mam absolutnie pojęcia, kiedy pojawi się właśnie ten darmowy skinek dla posiadaczy PlayStation, ale myślę, że będzie to w przeciągu tygodnia bądź też dwóch. Więc to naprawdę bardzo szybko, no i będziecie sobie wtedy tego skina mogli zdobyć za darmo. Oczywiście po więcej takowych subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem i zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!